Witajcie, witajcie. Dzisiaj odcinek taki stricte, propo, o stricte propozycja biznesowa, może tak, ponieważ sprzedaję y, mój, mój biznes, który jakiś czas temu prowadziłem, już od roku go praktycznie nie prowadzę. Opowiem Wam dlaczego nie prowadziłem, te, już nie prowadzę tego biznesu, co się zmieniło, jak to wyglądało, troszeczkę Wam y, o tym opowiem. Opowiem Wam o zagrożeniach, jakie Was czekałem i może ktoś z Was będzie chciał y, to wszystko ode mnie odkupić za jednym zamachem. A jak nie będzie chciał odkupić, no to będę po prostu pisał do sprzedawców na Allegro, którzy sprzedają te dane rzeczy, że mogę im to po prostu sprzedać w jakichś takich fajnych pieniądzach. Możecie to również wy zrobić. Ja chcę się tego pozbyć. Od razu praktycznie od ręki chcę się pozbyć. Całość wyceniam na 15 tysięcy złotych, czyli na 15 tysięcy złotych wystawię fakturę i kolczyków, o których Wam opowiem, które Wam teraz pokażę. Myślę sobie, że śmiało mogę powiedzieć, że jest minimum 10 tysięcy, a wydaje mi się, że jest ich znacznie, znacznie, znacznie więcej, bo tutaj już na tym samym zdjęciu, na zdjęciu tym, właśnie co teraz widzicie, są kolczyki i to tak niby wygląda, bo wygląda, ale tych kolczyków jest nie, na przykład tam jest tysiąc, tam jest tysiące, tam jest tysiąc, te woreczki naprawdę. Tutaj na samym tym zdjęciu jest, myślę sobie, że z 5, 6, 7, nawet 10 tysięcy. Kolczyków, tak się, to, tak się to nie wydaje, ale nie o tych kolczykach będę mówił, bo to są pierdółki. Pokażę Wam zaraz 100 innych, można powiedzieć, zdjęć. I tam są te kolczyki już większe, bardziej wartościowe, bo tutaj są stricte taki piercing, czyli takie głównie fake kolczyki. I teraz opowiem Wam, jak wyglądała ta sprzedaż, jak to wszystko przebiegało. Ja miałem szufladki, czyli miałem 300 szufladek, już pewnie jakiś czas temu o tym opowiadałem, czy to na live, czy to gdzieś w odcinku, ale miałem 300 szufladek. Każdą szufladkę miałem ponumerowaną. Tutaj są małe szufladki, miałem troszkę większe szufladki. Tych szufladek nie sprzedaję, ponieważ przydadzą mi się teraz w dalszym biznesie. No, były sobie takie szufladki, każda szufladka miała swój numerek. W aukcji była sygnatura, więc jak człowiek kupił kolczyk, no to od razu się wyświetlało, że kupił ten kolczyk, ten, ten, ten z tej, z tej, z tej i z tej szufladki. Czyli można było szufladkę daną otworzyć i. Ten, yy, I ten kolczyk po prostu wyciągnąć i wrzucić do kartonika. Kartoniki miałem w jednym rozmiarze, to było 10 cm na 22 cm wysokie, to w zupełności wystarczało. Praktycznie wszystko pakowałem yy, w te kartoniki. Zamówiłem tych kartoni te kartoniki jakiś czas temu były po kilkanaście groszy, teraz już widziałem, że są po 19 groszy a koniec końców widziałem też, że są niedostępne, więc pewnie z 25 groszy trzeba by było za nie zapłacić. Więc to był biznes taki zarąbisty, ponieważ ja miałem bardzo mało miejsca, e, paczki pakowało się szybko, wygodnie, e, mówię, zajmowało to mało miejsca, kurier jak przyjeżdżał, to było na przykład 200 takich kartoników, bo swego czasu wysyłałem z 200-300 takich paczek dziennie, Możecie też to sobie zobaczyć, bo praktycznie mój kanał od tego momentu się rozpoczął, więc tak naprawdę widzowie, którzy są tutaj już ze mną z dwa lata, no to mogą sobie prześledzić to wszystko od samego praktycznie początku, jak to się sprzedawało i potem był pracownik, który pakował te kolczyki, no i potem zaczęło się to wszystko w jakiś sposób rozwijać. Dlaczego zrezygnowałem? Otóż nie do końca zrezygnowałem, bo cały czas jeszcze te kolczyki, mimo tego, że sprzedawałem sznurki, to sprzedawałem na drugim koncie cały czas te kolczyki. I tak naprawdę one się sprzedawały aż do, do niedawna. Po prostu zrezygnowałem, ponieważ nie miałem już czasu robić ładnych aukcji, nadążać za konkurencją. O możecie też fajne statystyki były na początku kanału. Jak na przykład wpisywało się fake kolczyk w Allegro. No to ja na przykład miałem przychód, nie wiem, 9000 tysięcy złotych, a konkurenci moi mieli po 1000, 500, także byłem w idealnym czasie można powiedzieć, sprzedawałem te kolczyki. Potem Allegro wprowadziło y, 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 prowizję od wysyłki. Prowizja od wysyłki była wprowadzona, więc gdy a praktycznie większość klientów, nikt nie zamawiał smartem, bo te kolczyki, które tutaj teraz widzicie, to ja je sprzedawałem po 3 złote, 4, 5 zł. To są takie fake kolczyki. Możecie zobaczyć ile teraz na Allegro kosztują, coś pewnie też koło tego. No to jak klient kupił taki fake kolczyk 1 albo 2 i wybrał wysyłkę za nie wiem, kurier za 15 zł, to się okazywało, że wy sprzedaliście kolczyk za 5 zł i płacicie od tego 5 zł prowizji Allegro. Także także nie chciało mi się w to bawić, nie chciało mi się z tym walczyć. I yy, biznes też był Cały czas czekał, on cały czas czekał, ja go trzymałem przez dwa lata, bo ja cały czas chciałem do niego wrócić, ja cały czas miałem na niego plan, ja cały czas chciałem sprzedawać, ja chciałem to rozszerzyć. Nawet chciałem otworzyć hurtownię, która będzie te kolczyki importowała z Chin i będzie je sprzedawała w Polsce. Takie były plany, życie potoczyło się inaczej, biznes przez cały czas czekał, aczkolwiek um, już pyknęło mi 32 lata życia, także postanowienia noworoczne są takie, że... Porządki, 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 porządki. Jak będę chciał wrócić do tego biznesu, no to może kiedyś wrócę. Na razie pozbywam się, skupiam się w ogóle zupełnie na czymś innym, po prostu level wyżej, level wyżej. Od tego zaczynałem. Wiem, że wielu z Was również chciałoby takie kolczyki sobie sprowadzić z Chin, bo często dostaję jakieś pytania. Ogólnie ciężko jest mi w tym temacie doradzać, ponieważ konkurencja jest ogromna. Na Allegro praktycznie bardzo ciężko to sprzedać. Koszty wysyłki również wzrosły. Chińczycy również podnieśli ceny, trochę obniżyli jakość. To teraz już tak ciężko, ciężko. Mówię, to był super czas i ja miałem super czas sprzedażowo i super to sprzedać. Tak sobie patrzę na te kolczyki, które tam czarny, różowy, granatowy, fioletowy, czerwony. Tam jest. Złoty i zielony, i potem jest jeszcze taki tęczowy. To tam tylko w tych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pudełeczkach jest 2000 kolczyków. Bo ja pamiętam, że ja je zamówiłem i nawet nie zdążyłem ich wystawić na Allegro, więc tam jest 2000. Więc tutaj myślę sobie, że spokojnie jest 10 000 kolczyków, jak nie więcej. A te kolczyki po 3, 4, 5 zł na Allegro chodzą, także. Tutaj na samej górze macie takie fake kolczyki, że można, możecie sobie wpisać fake kolczyk na Allegro, sobie zobaczyć jakie są ceny. Potem tu są jakieś kolczyki wkręty, tutaj są takie kolczyki do nosa, które się tak wygina, to też są fake kolczyki, można sobie do nosa je wygiąć, w ucho, w wargę. Tutaj co jest dalej, no tu już są potem takie jakieś jeszcze kolczyki takie z, z takimi trójkącikami, one też się fajnie sprzedawały i tu są takie jeszcze zwykłe kolczyki wkręcane. Czyli, a ogólnie rzecz biorąc, takie kolczyki w Chinach, ja nie wiem, z 50 groszy, 60, 70, czasem za 20, dość tanio można to kupić. Ale doliczając jeszcze cło, doliczając VAT, doliczając koszty wysyłki, no to myślę sobie, że za złotóweczkę takiego kolczyka się kupowało. A te mniejsze troszeczkę taniej, no ale około za złotóweczkę, no i za 4, 5 się sprzedawało, czyli to był zajebisty, można powiedzieć, biznes. Przechodzę teraz dalej. Na samej górze macie teraz, na samej górze w opisie, tam na dole, na samej górze macie link do Discorda. Zarejestrujcie się na tym Discordzie i w propozycjach biznesowych. Ja wystawiłem te kolczyki. Wystawiłem każdego kolczyka po kolei zdjęcie. Znaczy, nie wystawiłem, bo koniec końców mi się nie chciało już tego robić, bo to mówię wiecie, dodawanie, to robienie stwierdziłem, że sprzedam to za 15 tysięcy złotych na tyle to wyceniam osoba, która to w jakiś sposób ode mnie kupi pomogę jej, powydobywam gdzieś tam zdjęcia stare, które fotografowałem powydobywam aukcje od Chińczyków nie wiem, czy te aukcje jeszcze na Alibabie będą ale żeby tam sobie można było zdjęcia pobrać i będę się starał pomóc, żeby dana osoba znaczy inaczej, dana osoba na pewno na tym zarobi bo mówię, bo tych kolczyków jest około 15, załóżmy Będę wystawiał fakturę, będę dokładnie wiedział. 15 tysięcy jest kolczyków, więc każdy kolczyk wychodzi złotówkę brutto. Więc nawet przy tych najgorszych, najtańszych, najmniejszych kolczykach można je spokojnie sprzedać z dużo większą przebitką. A zaraz wam pokażę kolczyki, które sprzedawałem po 15 zł, po 20 zł, po 40 zł, i one też są policzone jako jeden. Czyli jako jedna sztuka za złotówkę. By... Teraz wam pokazuję tutaj propozycje biznesowe. Wejdźcie sobie na Discorda i tam jest 30, chyba. 30 podpunktów, czyli jest na przykład kolczyk, magnes, 104 sztuki w detalu około 5 zł, całość 150 zł brutto, czyli 50, nie? Fake plug. Bo, bo to już ja sobie tam ceny robiłem, ale stwierdziłem, że najpierw wystawię jednak całość, zanim to wszystko porozbijam. Wystawię całość tych kolczyków. O, kolczyki turkusowe żółwie. 15, 15, 18 sztuk, cena w detalu około 15 zł. No ja za 15-20 zł te wszystkie turkusowe kolczyki sprzedawałem, bo to dokładnie pamiętam. Przejdę teraz dalej, pokażę wam spis. Tutaj jest taki spis inwentaryzacyjny części kolczyków, czyli jest od 1 do 100. To są chyba te takie największe szufladki, największe kolczyki, najbardziej wartościowe. Są tu na przykład kolczyki piórka białe łańcuszki jakieś tam z, z... Poczekajcie, co tu jeszcze jest. Sprzedawałem kolczyki krzyże, złote kolczyki krzyże. Sprzedawałem po 15 zł, kupowałem je po 2 zł. Teraz no teraz też możecie sobie sprawdzić jak to wygląda na Allegro. Wiadomo, wszystkiego od razu nie sprzedacie. Tutaj jest spis, potem jak już skończę gadać, no to będą też zdjęcia. Co 3 sekundy będą się zmieniały zdjęcia i te zdjęcia będą szły mniej więcej że będzie można sobie na tej liście zobaczyć produkty i wtedy zobaczyć sobie na zdjęciu więc jeżeli ktoś będzie naprawdę zaangażowany będzie chciał w to wejść no to sobie ten odcinek ładnie porówna i zobaczy sobie jakie tam można wyciągnąć no, zarobić pieniądze ale to trzeba mieć na to pomysł jak to sprzedać na Allegro czy może poprowadzić jakieś live'y, które będą te kolczyki promowały, wiecie, że pokazujecie, klientki kupują, albo jakieś grupy na Facebooku, albo jakieś OLX-y, no trzeba mieć pomysł, żeby to sprzedać. Jak ktoś z Was już coś takiego sprzedaje, to myślę sobie, że to będzie zajebisty, zajebisty zastrzyk, jak już ktoś siedzi w tym biznesie produktów i naprawdę myślę sobie, że na tych produktach można sporo, sporo, sporo Zarobić. Jak każdy kolczyk wychodzi złotówkę, no nie jesteście w stanie kupić kolczyka złotówkę więc za złotówkę, więc no samo przez się to wszystko wychodzi. Tutaj jest dalsza część listy, kolczyków jest 97, 102, łącznie jest tutaj na tej liście 5882 kolczyki i to są kolczyki piórka, które sprzedawałem po 19, jakieś kolczyki e, pszczoł, pszczółki, jakieś serduszka, są takie zestawy na przykład po 5 kolczyków, które też są liczone jako jeden. kolczyki do pępka są, kolczyki do pępka po 15-20 zł, bo to jest ze stali nierdzewnej, spokojnie można sprzedawać, też jest liczone jako, jako jakieś tam, jako, jako sztuka, nie? Do tego tamta lista nie obejmowała tutaj tej skrzyneczki, którą widzicie. Tu są też kolczyki jakieś do pępka, no są takie troszeczkę gorszej jakości, ale to jest praktycznie wszystko tutaj w gratisie. Jakieś, w sensie w gratisie nie uwzględniałem ich na żadnej liście ani na żadnym zdjęciu, więc tutaj tak zrobiłem zdjęcia na szybko. To jest pełna skrzynka jakichś tam kolczyków. Tutaj jeszcze widać z tysiąc sztuk tych takich czarnych fake kolczyków do nosa. Tu są jakieś takie fake tunele, czy jak to się tam nazywa? Kolczyki do pępka, jakieś tutaj kolczyki serduszka, jakieś tam wszystkie takie pozostałości, gdzie tam jedna, dwie sztuki zostały, to też tutaj są wrzucone. No i tutaj jeszcze kolejne zdjęcie, też nigdzie nie uwzględnione. To są kolczyki motylki, to są łańcuszek motylek, na przykład. Eee, kolczyki motylki, jeszcze na przykład bransoletka. To są takie całe zestawy tych zestawów, też jest ze 150-200. Też praktycznie nigdzie one nie były uwzględnione na żadnej liście. No i tak, teraz już tak naprawdę kończę, kończę tą rozmowę, kończę już o tym gadać. Teraz będą w dalszej części odcinka co 3 sekundy, po prostu wyświetlą Wam się jakieś zdjęcia, jeżeli ktoś z Was jest. Zainteresowany, żeby 15 tysięcy złotych na to, na to wyda wydać, no to napiszcie mi maila. Mówię, chętnie pomogę, yy, znaczy pomogę. No, dużo czasu przy tym nie spędzę, no bo każdy z Was musi to samemu sobie wystawić, sam sobie przemyśleć, sam sobie zbadać konkurencję, ale postaram się te wszystkie materiały, które ja tutaj gdzieś mam, yy, postaram się te wszystkie materiały Wam dostarczyć, żebyście mogli jak najwięcej zdjęć, bo Chińczycy wyrazili oczywiście zgodę, że można ich zdjęcia użyć. Także, także. A można też kupić sobie samemu głowę, taką głowę, w sensie głowę z uchem i samemu tam wkładać i samemu sobie porobić jakieś tam zdjęcia. To też nie będzie problem. Jak ktoś chce się pobawić, jak ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z biznesem, jeżeli ktoś ma mało miejsca, to myślę sobie, że to jest dla niego coś, coś ciekawego.